Być albo nie być? Oto jest pytanie. Niczym Szekspir naszych czasów, dziś Grzegorz zada sobie i nam pytanie. Czym jest code review, a czym nie jest? Co zrobić, by było ono sprawne i wartościowe? Jak optymalnie wykorzystać narzędzia, by życie stało się łatwiejsze? Na te i inne pytania spróbuje teraz odpowiedzieć Grzegorz Korba, entuzjasta IT, deweloper i kontrybutor open source, krążący jak jastrząb wokół technologii. Krąg zacieśnia zwłaszcza wokół QA, automatyzacji oraz standaryzacji. Grzegorzu, witamy na scenie. Słyszałem to pierwszy raz, tak jak i wy, także dla mnie to również zaskoczenie. Cześć, witam wszystkich. Jestem Grzegorz Korba, jak już pani Krystyna zapowiedziała. Opowiem wam dzisiaj o code review. Trochę teorii i trochę praktyki. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić i to, co przygotowałem, będzie dla was ciekawe i interesujące. Trochę mogę tutaj mieć, od razu mówię, przez problemy techniczne nie widzę, co jest następnym slajdem, więc będę po prostu musiał przełączać i nie będę kontekstowo wiedział, co jest następne, także może być to trochę utrudnione. Ale okej, zacznijmy. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem software engineerem, tak to szumnie nazwijmy, w GetResponse. To jest firma, którą może kojarzycie. Ja zajmuję się tam głównie właśnie procesami CI/CD, automatyzacją, różną narzędziówką około PHP-a. Wprowadziłem sporo tam rzeczy przez ten czas, który tam jestem, już ponad 2 lata, także jest to taka moja, powiedzmy, działka, którą lubię się zajmować. A teraz przechodząc do tematu dzisiejszej prezentacji, zastanówmy się najpierw, co jest w ogóle celem code review. Czy ktoś chciałby się podjąć takie zdefiniowania, czym jest code review? Cisza. No to może zastanówmy się, czy możemy o tym powiedzieć w ten sposób. Dostarczenie wysokiej jakości oprogramowania spełniającego wymagania biznesowe. To jest dosyć górnolotne i można powiedzieć, że to jest cel nadrzędny w code review. Po prostu zespołowi powinno zależeć na tym, żeby kod, który przechodzi przez code review, po jego zakończeniu był jak najlepszy. Natomiast to jest cel, właśnie tak jak powiedziałem, nadrzędny, a gdzieś pod nim są jeszcze mniejsze cele, o których chciałbym powiedzieć. Na pewno jest to dzielenie się wiedzą. Jak pewnie zauważyliście w swoich zespołach, na etapie code review można po prostu być na bieżąco z tym, co się zmienia w aplikacji. Wiadomo, że nie da się wiedzieć wszystkiego i nie da się przeglądać wszystkich merge requestów, kiedy jest ich bardzo dużo. Natomiast bycie nawet na swoim jakimś poletku zespołowym na bieżąco z tym, co się dzieje, jest bardzo ważne, żeby po prostu wiedzieć, jak później dalej z tą aplikacją pracować. Programiści, którzy robią takie code review, którzy uczestniczą w nim zarówno ze strony autora kodu, jak i recenzenta, po prostu się tam rozwijają. Ja przynajmniej mam takie wrażenie i zawsze staram się też wyciągnąć coś dla siebie. Zarówno jeśli chodzi o warstwę językową, jak i aplikacyjną, po prostu jesteśmy różni, każdy z nas ma inne podejście do oprogramowania. Ktoś przeczyta jakiś artykuł ciekawy, zastosuje jakiś nowy wzorzec, druga osoba go nie znała wcześniej, dzięki code review może się tego nauczyć i ta konfrontacja doświadczeń jest tutaj bardzo istotna, jak dla mnie. Bardzo ważnym celem jest tak naprawdę spojrzenie na ten kod, który jest wytwarzany innymi oczami, dlatego że my, pracując z kodem, czasami potrafimy się zafiksować na jakimś tam celu albo na jakiejś wizji, która nam gdzieś się w głowie zrodziła i po prostu już w tą stronę idziemy. I czasami to są trochę takie klapki na oczach i jak inna para oczu na to spojrzy, to zawsze może znaleźć tam jakąś inną perspektywę i zwrócić na coś uwagę, o czym wcześniej autor nie pomyślał. Ostatnim takim małym, powiedzmy, że celem no jest po prostu upewnienie się, że to wszystko jest okej. Bo to się wiąże trochę z tym, co z tym trzecim punktem, natomiast już tak pomijając kwestie jakieś tam techniczne czy scenariusze jakieś brzegowe, no to po prostu czy ktoś dobrze zrozumiał to zadanie. Pewnie jak dużo z was napotyka na takie zadania, nie wiem, w waszych backtrackerach, gdzie nie ma żadnego opisu, jest
tylko tytuł na przykład, tak? I to dobrze w ogóle, jak ten tytuł coś oznacza, bo czasami jest tak, że nawet z tytułu nie bardzo wiadomo, co jest do zrobienia. I bardzo łatwo w takich zadaniach, gdzieś tam przekazywanych pocztą pantoflową, jest po prostu pominąć właściwy cel taki biznesowy, albo go źle zrozumieć i potem się okazuje na code review, stary, słuchaj, ale to miało robić coś zupełnie innego, więc gdyby tylko i wyłącznie pipeline i różne inne techniczne takie gatekeepery nas chroniły i wszystko byłoby na zielono i byśmy to po prostu merge'owali, to by się okazało później, że to jest bez sensu. Dobrze, ale jakie są zasady ogólnie? No to oczywiście to są moje zasady, które ja sobie gdzieś tam wymyśliłem, to nie są sztywne zasady, ale tak sobie taki suchar mi przyszedł do głowy, jak tą prezentację robiłem, że jak są zasady, to nie ma kwasów później na code review. I dobrze się tego trzymać po prostu, mieć to jakoś ustalone. Każdy zespół może tak naprawdę te zasady mieć trochę inne. To nie jest tak, że to się zawsze wszędzie sprawdza to samo. Miałem zespół, gdzie robiliśmy code review dosłownie wszystkich zmian. Teraz pracuję w zespołach, znaczy w zespole jednym w firmie, gdzie jest dużo zespołów deweloperskich i naprawdę ciężko jest przejść przez code review z dosłownie wszystkimi zmianami, więc drobiazgi, które nie wpływają na działanie aplikacji, to moim zdaniem mogą przechodzić bez w ogóle code review, nawet bez merge requesta, po prostu skomitowane bezpośrednio gdzieś do gałęzi rozwojowej. Także to jest naprawdę coś, co trzeba sobie wypracować w zespołach i to nie jest uniwersalne. Natomiast o pewnych rzeczach możemy porozmawiać. Pierwszą z nich jest bycie proaktywnym. Ja to sobie wyobrażam tak, że jeżeli jestem autorem jakiegoś kawałka kodu i wystawiam go do code review, to jakby przypinam tych recenzentów i to nie jest tak, że teraz ja sobie zajmuję się następnymi rzeczami i czekam i tylko z kalendarza karteczki zrywam, kiedy ci recenzenci się tam pojawią. Być może się pojawią, a być może nie i za chwilę w ogóle to wszystko będzie do wyrzucenia. No nie, bycie proaktywnym polega na tym, że po prostu wychodzimy z inicjatywą. Jeżeli rzeczywiście przypięliśmy jakieś osoby do code review jako recenzentów, no to staramy się z nimi być w kontakcie, wychodzić z informacjami, słuchaj, jest takie do zrobienia, czy kiedy będziesz miał na to czas. Z kolei nawet z perspektywy recenzenta, kiedy jestem przypięty i widzę, że autor gdzieś tam, no, już są akcepty, wszystko już jest gotowe, a to się dalej nic z tym nie dzieje, no to też taka proaktywność jest po drugiej stronie, czyli jako recenzent idę do autora, słuchaj, masz tu już akcepty, a 3 dni merge request leży i nic się z nim nie dzieje, trochę bez sensu, więc jedziemy dalej, czy o co chodzi? Więc jakby trzymanie ręki na pulsie i pilnowanie z dowolnej strony tak naprawdę, bo o tym za chwilę będzie, to jest po prostu, cel jest ten sam dla każdego dla każdej z osób biorących udział w code review. Także właśnie o to chodzi. Obserwuj MR-ki i zarówno czy jako autor, czy jako recenzent, pinguj pozostałych partycypantów. I to naprawdę można mieć taką obawę, że a co ja mu tam będę tyłek zawracał co chwilę? No nie, właśnie merge request jak długo leży, to się przedawnia, trzeba go utrzymywać, to wszystko kosztuje czas i niepotrzebnie w ogóle ileż można robić tych rebase'ów co chwilę i utrzymywać tą gałąź, żeby była aktualna, jak tylko po to, żeby ktoś wszedł na 5 minut na przykład i rzucił okiem. Druga taka zasada to jest bądź responsywny, to trochę od drugiej strony, czyli jeżeli ja już jako autor wystawiłem ten merge request i gdzieś tam dostaję feedback od ludzi, no to właśnie o to chodzi, żeby na ten feedback zareagować, nie na zasadzie, że ja kogoś zaangażowałem, wystawiłem to kod do code review, on poświęcił swój czas i napisał mi komentarze, a teraz ja tydzień się zajmuję czym innym i jakby mam to w ogóle w nosie. No nie bardzo, albo na przykład z drugiej strony, recenzent pisze do mnie na czacie i się pyta, słuchaj, widziałem tam, nie będę pisał takiego komentarza, bo to w sumie szkoda czasu i będzie tylko spam, ale widziałem tam coś tam. Czy to tak ma być, czy może jednak nie? No i jeżeli ja mu na ten temat nie odpiszę w ogóle, albo odpiszę 2 dni później, no to jest strata czasu po prostu. Zamiast pchać temat do przodu,
no to wisi po prostu, jest nie, jakby dyskusja jest nierozwiązana. A tym bardziej, że jeżeli jest poza merge requestem, to zaraz o tym się w ogóle zapomni i jakby pójdzie w piach. Także powinniśmy reagować tak szybko, jak to możliwe. Nie powinniśmy ignorować powiadomień, czy to właśnie przez maila, czy w jakiś inny sposób, zależy z jakich platformy korzystacie tak naprawdę, bo one są różne. Moim zdaniem nie powinno się nadużywać trybu Do Not Disturb, dlatego że owszem, każdy z nas potrzebuje może jakichś tam godzin na pełen fokus i tak dalej, ale raczej nie jest dobrym sposobem na pracę w zespole, pracowanie non-stop w trybie Do Not Disturb, czyli 8 godzin dziennie, powiadomienia wyłączone, dziękuję, nie ma mnie, siedzę w piwnicy, nie przeszkadzajcie. No nie, no dla mnie to nie jest dobre, powinno się być po prostu w kontakcie z innymi osobami. Kolejną zasadą jest coś takiego jak bycie klarownym w komunikacji i to ma jakby wiele tak naprawdę zastosowań, ale głównie chodzi o niemarnowanie swojego czasu nawzajem, bo wyobraźcie sobie sytuację, że na code review napiszecie komuś komentarz, który no, jest na tyle ogólny, że druga strona go nie zrozumiała. Nagle się zrobi dyskusja na 20 komentarzy, wszyscy zmarnowali czas, a na koniec się okaże, że w sumie to on tam wyraz jeden pomylił i mu o co innego chodziło. Więc trzeba dobrze komentarze redagować, żeby swoją intencję dobrze przekazać, żeby było wiadomo w ogóle o co chodzi. I tak naprawdę właśnie to też działa w dwie strony. Zarówno jako autor Merge Requesta, który idzie do code review, powinniście przygotować ten Merge Request technicznie w taki sposób, żeby recenzent wchodząc w taki Merge Request miał po prostu wszystko na tacy podane w taki sposób, że on się nie musi nad tym zastanawiać. Tytuł mówi, jaki jest cel tego Merge Requesta, co ta zmiana wnosi. Opis zawiera jakieś informacje, taki background techniczny na przykład, że nie dało się zrobić czegoś tam, więc zostało zrobione co innego, bo i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej takie rzeczy od razu po prostu pisać, żeby każda strona była po prostu świadoma, przepraszam, tego, co jest tam nakodzone. No i to jest bardzo ważny punkt. Jeżeli piszemy komuś, że coś wymagałoby poprawy, no to dobrze wiecie, że są dwie ścieżki. Można napisać, słuchaj, miałem już kiedyś ten problem, bo tak zrobiłem, skutkowało to tym, że bla, 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 bla i moglibyśmy zrobić tak, że bla, 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 bla. A można napisać, nie, to jest w ogóle z dupy pomysł i w ogóle idź, zamknij lepiej ten merge request i wróć z następnym, jak ogarniesz, jak to zrobić, nie? Wiemy, jak to się kończy, po prostu osoba, która usłyszy taki komentarz, nie będzie chciała w ogóle współpracować w takim nurcie i wcale jej się nie dziwię, tak? Po prostu powinniśmy ze sobą się komunikować w sposób klarowny po obu stronach. No i właśnie, jeżeli za dużo się nam przeciąga taka dyskusja, czyli robi się taki ping-pong właśnie z komentarzami w jedną i w drugą stronę, to powinna się nam zapalić taka lampka w głowie, że może jednak warto, nie wiem, przedyskutować sobie to na jakimś kolu tak zwanym, albo gdzieś po prostu w kuchni przy kawie, jeżeli chodzicie do biura wciąż. Bo generalnie nie marnujmy czasu po prostu, tak? Wiemy, że jednak spotkanie twarzą w twarz albo przynajmniej przez jakieś tam wideo rozmowę to jest trochę co innego i można lepiej przekazać to, co się ma do powiedzenia. Kolejna zasada to jest bądź miły po prostu. Może to jest banalne, ale to się wiąże też z tym, co przed chwilą powiedziałem. Sposób, w jaki komunikujemy, jest bardzo istotny. Jeżeli kogoś atakujemy, czy to świadomie, czy półświadomie, czy nieświadomie, czy jakkolwiek, to będzie to miało złe skutki i po prostu zaowocuje złą współpracą i to żadnych korzyści nie przyniesie. Powinniśmy mieć do siebie wzajemny szacunek, unikać wycieczek osobistych i wszelakich takich tekstów, które mogą być odebrane negatywnie. I ja rozumiem sam
I też przestrzegam was i powinniście wszyscy mieć taką świadomość, że słowo pisane ma swoje własne zasady i nawet pomimo emotikonek nie da się czasem uniknąć złego odbioru przez drugą stronę. Po prostu każdy z nas jest inny i nawet jak tam jakieś mrugające emotki wstawimy, to ktoś i tak może się poczuć dotknięty, bo będzie coś uważał, że to jest atak na niego po prostu. Ale o tym może za chwilę. I szanujmy po prostu siebie nawzajem. Nawet jeżeli uważamy, że coś powinno być zrobione inaczej, no to szanujmy ten czas poświęcony na to, szanujmy jakiś research, który był wykonany i tak dalej, a nie właśnie, nie traktujmy nikogo z góry, że a, ty tutaj się nie znasz i zrobiłeś bez sensu. I też to właśnie ma jakby drugą stronę medalu, czyli bądź zdystansowany. To się bardziej dotyczy bycia autorem Magic Questu, natomiast nie zawsze. Jako autor Magic Questu możemy być postawieni w takiej sytuacji, że zaleje nas fala komentarzy z góry na dół i jest mnóstwo rzeczy do poprawienia. I tym bardziej, jeżeli te komentarze właśnie będą napisane w jakimś złym nurcie, no to może to być odebrane źle, ale nawet jeżeli są sensowne i napisane z argumentacją i tak dalej, to czasami można wpaść w taką pułapkę, że tutaj ktoś mnie nie lubi i mi tu wytyka po prostu kolejny raz jakieś pierdoły. No ale to nie o to chodzi, tak? To po prostu code review jest takim narzędziem do tego, żeby dojść do jakiegoś stanu, który wszystkich zadowala i żeby tą jakość podnosić. I tu nie ma miejsca na jakieś takie myślenie, że mój pomysł był fajny, a teraz będę musiał to zmienić, bo komuś się tam nie podoba. Nie? Także no, to jest bez sensu podejście i jakby trzeba mieć dystans do tego, że okej, są uwagi, jak mi się podobają, to je nakładam, jak się nie podobają, to mówię. Tutaj asertywność też ma naprawdę kluczowe znaczenie i trzeba też umieć obronić swojego zdania. Także nie odbieraj niczego personalnie i dyskusje właśnie są jakby po to, żeby ten kod ulepszać, a nie po to, żeby sobie przytyczki w nos robić. Jeżeli chodzi o rolę autora w code review, no to ona jest dosyć jasna. Jesteś odpowiedzialny za ten kod od początku do końca. Ja przynajmniej tak uważam, że jeżeli wystawiasz Magic Questa, powinieneś się przypisać jako assignee, to oznacza, że ty się tym opiekujesz tak naprawdę. Oczywiście to jest taki techniczny detal, bo tak naprawdę możesz sobie wyszukać Magic Questy, gdzie jesteś autorem i nie musisz być tym assignee i też możesz ich pilnować. Natomiast to jest taka informacja do innych, że ta konkretna osoba opiekuje się tym Magic Questem. Ja osobiście robię sobie self-review, jak wystawiam Magic Questa, to po prostu sam ten kod przeglądam. Oczywiście go znam już, bo go pisałem, tak, ale jeszcze raz na wszelki wypadek patrzę, czy niczego nie pominąłem i uważam, że to jest dobry krok, bo czasami można po prostu złapać coś, co się przeoczyło wcześniej. Aktualizowanie Magic Questów, czy tam pull requestów. Ja tu ogólnie używam Magic Quest, dlatego że głównie pracuję na GitLabie, ale to jakby nie ma znaczenia. Natomiast aktualizowanie Magic Questów polega na tym, żeby starać się, żeby one były zawsze świeże. Oczywiście nie można przesadzać w drugą stronę, bo zalejemy ludzi powiadomieniami, jak będziemy ciągle się merge'ować, tam rebase'ować i tak dalej i ludzie będą dostawać te maile, to w końcu się zdenerwują prawdopodobnie. Natomiast trzeba to mieć na uwadze, że jednak, zwłaszcza gdy się pojawiają konflikty, to trzeba je rozwiązać po prostu, żeby osoby robiące code review miały ten kontekst świeży. Czyli jeżeli, wiecie, jak na czym polegają konflikty, po prostu no, nie da się tego zmerdżować, trzeba to rozwiązać i po prostu wtedy ten kod może się ciut zmienić, nawet w przypadku konfliktu w jakimś krytycznym miejscu, więc dobrze, żeby Magic Quest miał to zawsze rozwiązane. Zielony pipeline to jest wasza odpowiedzialność, żeby wszystkie jaby przechodziły, żeby wszystko było na zielono. Oczywiście nie jest waszą odpowiedzialnością to, że jeżeli coś jest w infrastrukturze na przykład popsute, czy w głównej gałęzi jest coś popsute, czy cokolwiek i w waszym pipeline'ie failują jaby, które nie są związane z waszymi zmianami,
to nie jest wasza odpowiedzialność, natomiast odpowiedzialność waszą jest dopilnowanie, też pingowanie innych ludzi, to jest też ta proaktywność, czyli wyjście z informacją, że coś jest nie tak, że trzeba to naprawić i wtedy rebase w waszym merge requestie sprawia, że robi się zielono. To jest taka półodpowiedzialność, wtedy bym powiedział, bo czasami ktoś inny musi to naprawić. Natomiast trzeba to dopilnować. Jedna rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, czyli WIP, work in progress lub draft, to zależy od nazewnictwa, ma konkretne znaczenie jak dla mnie. Powinno się go stosować w różnych, może tam w dwóch czy w trzech scenariuszach moim zdaniem. Jeden to jest taki wczesny etap kodowania, kiedy to jest po prostu nieskończone i my wiemy, że to jest nieskończone, ale już to chcemy wrzucić, żeby to było dostępne dla innych, żeby mogli się z tym zapoznać, dać jakiś wstępny feedback, albo my wręcz chcemy coś skonsultować i tak jest najprościej pokazać. Więc wtedy to ma sens. Natomiast to ma taką implikację, że ja jako recenzent, jak widzę, że z draftem, to raczej na niego nie patrzę. W sensie czasami sam wyjdę, to jest znowu ta proaktywność, czasami sam się zapytam, słuchaj, to jest draft, ale trzeba to przeglądać, czy co z tym trzeba zrobić. A jak wiem, że nie, że ktoś po prostu nad tym pracuje, no to czekam na informacje, aż będzie gotowe. To trzeba mieć po prostu na uwadze i dlatego właśnie istotne jest to, że draft nie powinien być technicznym takim blokerem w procesie. W sensie chodzi o to, że u nas nawet parę zespołów czy parę deweloperów tak to stosowało i ja z tym walczyłem trochę, z tym podejściem w GetResponse, dlatego że były merge requesty oznaczane jako draft praktycznie przez cały czas trwania code review. Czyli od momentu wystawienia merge requesta aż do jego zmerdżowania praktycznie cały czas był draft i to tylko po to, żeby go przypadkiem nie zmerdżować, zanim inni go nie zaakceptują. To nie ma sensu, dlatego że od tego są zupełnie inne techniczne sposoby. Oczywiście to też zależy od tego, gdzie macie to code review i jakiego systemu używacie, ale w naszym przypadku my mamy akurat GitLaba w wersji premium, więc tam po prostu są approvale, można to zdefiniować tak, że żeby merge request był zmerdżowany, muszą być dwa approvale od jakichś tam osób innych i wtedy po prostu się nie da tego zmerdżować, zanim te approvale zostaną dane, więc nie ma sensu ustawiać merge requesta jako draft tylko po to, żeby uniknąć zmerdżowania. To nie do tego służy. Jeżeli chodzi o rolę recenzenta, no to przede wszystkim to, co już powiedziałem, jest współodpowiedzialność za ten merge request i to moim zdaniem przynajmniej nie polega na tym, że dostajecie merge requesta do przejrzenia, wchodzicie tam, patrzycie z góry na dół, wszystko jest waszym zdaniem ok, klikacie ok i zapominacie. No nie, właśnie chodzi o to, żeby to dowieść do końca razem z autorem. Jeżeli już robisz te code review jako recenzent, to zrób to dobrze. A jak nie masz czasu, to najlepiej powiedz autorowi, słuchaj, nie dam rady w najbliższym czasie zrobić code review tego rozwiązania, bo jestem zawalony robotą, wybierz kogoś innego. Lepsze jest takie postawienie sprawy niż wejście w merge requesta, patrzycie, o, 100 plików zmienionych, 2500 linii, looks good to me, dzięki, do widzenia, nie? To jest najgorsze, co można zrobić. Więc naprawdę, jeżeli nie macie możliwości, to po prostu powiedzcie. No i właśnie, dobry feedback, to jest też ta klarowna komunikacja, o której była mowa. Po prostu wszystkie uwagi powinny być tak zredagowane, żeby nie pozostawiały wątpliwości, ale też technicznie, żeby ułatwiały autorowi przejście dalej. O tym będzie też za chwilę. No dobra, i jeszcze mamy taką sytuację, że na code review wychodzą tematy formatowania. Pewnie to znacie. Ja tu od razu mówię nie, w ogóle nie. Code review nie jest miejscem na dyskusję o klamrach, spacjach, wcięciach, czy tam nie wiadomo czym. To powinien być automat, jeden z jobów w pipeline, który sprawdza, czy standardy są zachowane,
a jak takiego jobu nie ma, to nie ma tematu. Po prostu, jeżeli nie ma w waszych projektach standardu, który jest zautomatyzowany, to nie, nikt nie powinien oczekiwać, że cokolwiek będzie zrobione jakoś tam. Bo lokalnie nie jesteście też w stanie tego upilnować. Jeżeli macie narzędzie w stylu CS Fixer czy tam inny, to po prostu nakładacie takie reguły lokalnie w C i wtedy one przechodzą, chyba że zapomnicie, wtedy nie przechodzą, ale poprawiacie i jest z głowy. Code review to nie jest miejsce na dyskusję o takich pierdołach. Dobra, podsumowując tą część teoretyczną. Tytuł powinien po prostu odzwierciedlać to, co jest, to, co zawiera ten merge request, czyli jaka jest intencja i co to w ogóle robi. Opis powinien zawierać dodatkowe informacje, które pomogą w zrozumieniu, co jest zmienione, czemu jest zmienione i tak dalej. Uważam, że powinniście się przypisywać do merge questów jako assignee, tak samo przypisywać recenzentów, ale tutaj też to ma znaczenie. Najlepiej w momencie, kiedy rzeczywiście uważacie, że to już się nadaje do code review, bo też nie powinno być tak, że tworzycie merge questa, przypinacie recenzentów, a robicie draft i potem sobie przez tydzień wrzucacie debugowe commity, które tylko spamują recenzentów, a nic nie wnoszą. A oni nie mogą robić code review, to nie ma sensu. Recenzenci powinni być przypisani albo w momencie, kiedy właśnie na etapie draftu potrzebny jest wam feedback do tego, żeby pójść dalej, albo ewentualnie, kiedy już rzeczywiście uważacie, że to się nadaje do code review. I w przypadku, jeżeli wasze systemy umożliwiają taką opcję oczywiście, bo nie zawsze jest taka opcja, powinniście zadbać o takie techniczne rzeczy, jak zależności między merge questami, co też potrafi zablokować merge aż do czasu, kiedy te zależne merge questy będą zmerdżowane wcześniej, co zapewnia nam jakąś kolejność w ogóle operacji wykonywania. Jeżeli chodzi o proces, no to właśnie dobrze jest przygotować projekty w taki sposób, żeby one były, żeby odwzorowywały właśnie to, o czym tu była mowa, czyli te reguły, kiedy coś może być zmerdżowane, na przykład jeżeli są dyskusje otwarte, no to zablokujmy możliwość merdżowania, niech wszystkie dyskusje będą rozwiązane przed zrobieniem merdża. To jest na przykład zasada, którą ja lubię. Pipeline musi być zielony, muszą być approvale i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli job jakiś się wywala, no to po prostu nie możemy zmerdżować. I to jest często kwestia konfiguracji i trzeba po prostu to zrobić dobrze, żeby uniknąć sytuacji, że coś tam przemyka, bo ktoś czegoś nie dopilnował. Wracając do tych klamr i tak dalej, no to właśnie automatyzujmy, co się da. Żeby nie było sytuacji właśnie, że human lintery wchodzą do code review i zwracają uwagę na klamry, tylko po prostu albo jest job zielony i jest ok, albo jest czerwony i nie jest ok. Prosta sprawa. Trzymaj rękę na pulsie, no to już o tym była mowa. Po prostu z dowolnej strony jako autor czy recenzent pilnuj, czy wszystko jest ok. I ważna sprawa na koniec, wszyscy są zespołem. To nie jest tak, że recenzenci walczą z autorem i tam, o, źle zrobione, nieprawda. No i tak Adam Den. To jest po prostu zespół, który stara się doprowadzić do tego, żeby ten kod był jak najlepszy. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o teorię. I teraz mam nadzieję, że tu nam się uda ogarnąć, co potrzeba. Przygotowałem takie proste repozytorium, żeby wam pokazać kilka rzeczy. Tylko lepiej chyba by było może jasne tło, co? Dobra. Dobra. To jest przykład na GitLabie. Chciałem wam pokazać takie proste scenariusze. Może najpierw pokażę jeszcze. Tak, i to jest GitLab to. Jest sobie, może tak. Tu może będzie trochę słabiej widać.
Jest sobie gałąź master, czy main w zasadzie tutaj w tym przypadku i z niej wychodzi gałąź ta GitLab CR, to jest to. I ona nie wychodzi ze szczytu maina, tylko gdzieś tam na dole, jest przestarzała. No jak to się objawia? Ja akurat ten projekt skonfigurowałem w ten sposób, że tu jest wymagany fast forward. Czyli nie można zrobić merge'ów, a nie jest możliwy fast forward, dlatego że gałąź jest przestarzała. Co tu w takim razie można zrobić? Można by to było zrebase'ować, ale jak wejdziemy sobie w zakładkę tutaj, no to niestety mamy informację o konflikcie. No i takie rzeczy mogą się zdarzyć, po prostu te konflikty trzeba rozwiązać, zrobić force pusha i wtedy będzie zrobione. Analogiczna sytuacja jest na GitHubie, tylko że tutaj akurat od razu to widać w głównym timeline'ie. Są konflikty w jednym pliku, nie da się tego zrebase'ować, więc trzeba zrobić lokalnie, albo tutaj akurat w IDE tym webowym też można to zrobić. Więc to jest jeden ze scenariuszy, gdzie to jest tak naprawdę odpowiedzialność po stronie autora, żeby tego dopilnować, doprowadzić do stanu, kiedy w ogóle to jest merge'owalne. Wróćmy sobie w takim razie tutaj. I mamy drugi merge request, który również, jak sobie spojrzymy tutaj na tą gałąź, to on też jest, nie wychodzi ze szczytu maina, ale przynajmniej nie ma konfliktów. Jak wejdziemy sobie tutaj, to jest po prostu nowy plik, którego wcześniej nie było, nie ma problemu, żeby go zmerge'ować, natomiast projekt jest skonfigurowany tak, że też wymaga liniowej historii, więc nie da się tego zmerge'ować bezpośrednio, natomiast UI umożliwia zrobienie rebase'a. I jeżeli nie wiecie, to GitLab akurat ma taką funkcję, że nawet jak te guziki się nie wyświetlają, bo one się wyświetlają tylko w niektórych momentach, znaczy w niektórych scenariuszach, to istnieje też opcja zrobienia rebase'u z poziomu komentarza. Po prostu w polu z komentarzem można zastosować komendę rebase, wysyła się taki komentarz i po prostu w tle robi się rebase. Oczywiście to znaczy, że zdalna gałąź jest już wtedy w innym miejscu niż wasza lokalna i trzeba sobie to zsynchronizować, natomiast być może po takim rebase'ie zrobionym z UI GitLab'a po prostu można to już zamknąć i wtedy ta lokalna gałąź w ogóle jest już niepotrzebna, można ją usunąć. Co jest o tyle istotne, różnica, jeżeli w ogóle korzystacie właśnie z wersji premium i z approvali, to projekty w GitLabie można skonfigurować w taki sposób, że approvale mogą się kasować w momencie, kiedy kod się zmienia. I to jest istotne i to jest ważna decyzja do podjęcia w zespołach, dlatego że po prostu jeżeli ktoś wyraża swoją zgodę na jakieś zmiany, no to jest to bardzo duża różnica, czy ktoś sobie dokłada jeszcze coś i korzysta z tego approvala, który otrzymał wcześniej, żeby to zmerge'ować, czy po prostu nowy kod sprawia, że te approvale znikają. I tu jest taka duża różnica między rebase'ami wykonanymi z GitLab'a, z UI GitLab'a, a tymi lokalnie, dlatego że rebase wykonany tutaj, czy to guzikiem, czy tą komendą rebase, nie kasuje approvali. A to ma związek z tym, że GitLab sam z siebie wtedy wie, że nic nowego tam nie doszło. Po prostu ma ten kod, rebase'uje go i to jest dokładnie ten sam kod, który wcześniej. Jest 100% pewności, że nic tam nowego nie ma, więc ten approval może być zachowany. Podobna sytuacja jest na GitHubie, dlatego że jeżeli nie jest gałąź aktualna, ale nie ma konfliktów, to można tutaj zrobić update. I update na dwa sposoby. Albo jest to update w formie merge'a i on jest niestety domyślnie, albo update w formie rebase, który można wybrać z menu rozwijanego. Także to jest takie małe jakby podpowiedzi, jeśli chodzi o to, jak się zachować, jeżeli chodzi o utrzymanie w ogóle merge requestów czy pull requestów, żeby one były aktualne. Natomiast, a nie, już to mam wrzucone. Dobra, może przejdziemy teraz tutaj i zrobimy jeszcze jedną rzecz.
Nie, to kliknąłem. Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak się tworzy Merge Questy, natomiast możemy tutaj sobie przejść ten proces właśnie. Tylko po to chciałem to zrobić, żeby wam też pokazać to, że proces tworzenia Merge Questu również jest istotny. To są ważne decyzje do podjęcia, czy to jest draft, czy to nie jest draft. Tutaj powinno być napisane to, co jest zrobione, a nie something, tak? Ktoś chce wiedzieć po prostu, widząc to na liście, co ten Merge Quest zawiera. W polu description oczywiście można wpisać pozostałe rzeczy, powinniśmy się przypisać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj sobie po prostu tworzymy taki Merge Quest. Tutaj też sobie go stworzymy. Base main, composer setup. Create pull request, assign. I na GitHub jest tak samo, w tym menu rozwijanym tam też była opcja zrobienia draftu. Oczywiście draft można też zrobić na każdym etapie później. To, co chciałem wam pokazać, to już jest to, jak są wykonywane code review i jak to, powiedzmy, robić dobrze. Oczywiście dobrze to jest pojęcie względne, natomiast mogę pokazać gdzieś techniki, które ja mam opracowane. Zarówno w GitLab, jak i w GitHubie, w widoku diffa widać, że są kontrolki do oznaczania pliku jako przejrzany. To nam pomaga w tym, żeby móc wracać do Merge Questa później i już nie przeglądać drugi raz tego samego. Jeżeli my sobie taki plik oznaczymy jako przejrzany i ten następny, to nawet jak sobie to później odświeżymy, pójdziemy w ogóle gdzie indziej, wrócimy, to dalej to będzie oznaczone jako przejrzane. I wiemy, że do dokończenia mamy tylko te pozostałe pliki. Jeżeli dochodzą nowe rzeczy do takiej gałęzi, to też się odznaczają te pliki, jeżeli tam są zmiany w stosunku do tego, co przeglądaliśmy wcześniej, dlatego że i wtedy znowu wiemy, że coś jest do przejrzenia. Jeżeli wam jest łatwiej przeglądać div jakby side by side, to też oczywiście są to takie ustawienia, które można zmieniać. To są takie detale i podstawy, które wydaje się, że są oczywiste i znane dla wszystkich, ale bardzo często się spotykam z tym, że nawet doświadczeni deweloperzy pewnych jakichś rzeczy po prostu nie wiedzą i jakby nie stosują. Tak, dlatego o tym mówię po prostu. I co jest istotne, zarówno właśnie, to jeszcze pokażę może tutaj, tak samo jest ta kontrolka tutaj do oznaczania. I teraz tak, na przykład, jakbyśmy sobie tutaj otworzyli ten plik, to co chciałem wam jeszcze pokazać. Zarówno w GitLabie, jak i w GitHubie, to też często ludzie tego w ogóle nie wiedzą i nie stosują, można robić komentarz do wielu linii. Po prostu klikamy guzik, przytrzymujemy i zjeżdżamy. Dzięki temu zaznaczamy na przykład 4 linie. I w takim momencie, kiedy tworzymy sugestie, ta sugestia od razu zawiera te linijki, które właśnie chcemy skomentować. Dzięki temu można na przykład tutaj zrobić, no nie wiem, zasugerowałbym, że po co mamy wymagać jakieś wyższe minory. No, bez sensu, tak wymyślam teraz tylko po to, żeby dodać komentarz. I to jest też istotna rzecz, którą chciałem pokazać. Są dwie ścieżki, jakimi można pójść. Albo dodawać proste komentarze, albo zacząć proces review i wysłać wszystko naraz. To jest bardzo fajne rozwiązanie, którego powinniśmy używać, dlatego że to nie spamuje, po pierwsze nie spamuje autora czy innych recenzentów, a po drugie, trzymając sobie takie komentarze jako oczekujące, jesteśmy w stanie zweryfikować swoje własne uwagi w kontekście kodu, który czytamy dalej. Ja często robię tak, że piszę jakiś komentarz, bo na przykład czegoś nie rozumiem albo wydaje mi się, że jest źle, potem doczytam następne jakieś pliki, coś mi się rozjaśnia, wracam do tego komentarza, edytuję go albo go usuwam i dzięki temu to jest taki notatnik po prostu. Później jako autor, jako druga osoba, to może zaraz pokażę, w sumie mogę to już nawet zrobić, jeżeli to po stronie GitHuba to jest taki ten wersja 300 nowa tak naprawdę, tylko tutaj nie wiem czemu to jest wyszarzone.
A, być może tak właśnie, no. No generalnie chodzi o to, że chciałem pokazać, że te sugestie, które są bardzo fajne i powinniśmy je stosować tam tylko, gdzie się da, są o tyle dobre, że później taka druga osoba może wejść i zrobić po prostu apply takich zmian, albo nawet batchowo nałożyć wiele sugestii za jednym zamachem i to zrobić takiego commita bezpośrednio po stronie GitHuba, nie musząc nawet tego przeklejać do siebie. Od razu wtedy leci nowy pipeline, cały workflow dla tego commita ze zmianami. I to jest o tyle lepsze, że zamiast pisać komuś, stary, słuchaj, mógłbyś zrobić tak i tak i tak, a potem tu jeszcze dopisać i nazwę zmienić z tą na taką, po prostu zróbmy sugestię i to wtedy widać tego diffa jak na dłoni, albo się komuś podoba, albo nie, można to zaaplikować, albo nie. I podobnie zresztą jest po stronie GitLaba, też tak samo można zrobić, o, cyk, i potem sugestia i mamy te. Tutaj nawet switch to rich text i tu nawet jest taka opcja w GitLabie, że można te konteksty nawet w ten sposób zmieniać, więc to jest jeszcze wygodniejsze i tak samo można review i potem aplikować to wszystko. Co jeszcze wam chciałem pokazać? Właśnie. I może na koniec jeszcze, aha, nie na koniec, dobra, inną jeszcze chciałbym pokazać. Dobra, to generalnie po stronie tych takich online'owych widoków jest dużo rzeczy, które można fajnie zrobić. Właśnie powinniśmy uważać na to i zwracać uwagę, gdzie robimy komentarz. Nie tak dawno też się pojawiła opcja komentowania jakby na poziomie pliku, czyli tak naprawdę wcześniej tego nie było, to jest względnie nowe. Można dodać komentarz, który jest jakby dotyczy całego pliku. Na przykład uważam, że ten plik jest zbędny, bo na przykład w całości, tak? Nie konkretna linijka, nie jakieś wybrane linijki, tylko cały plik. Także to jest w obu też tych systemach. Natomiast pomijając już GitHuba i GitLaba, które oczywiście ich opcje dostępne różnią się od tego, czy projekty są dostępne, znaczy czy są prywatne, publiczne, czy jest wykupiony pakiet premium, czy nie premium i tak dalej, to tych opcji jest wiele i są różne, albo są dostępne, albo nie. Natomiast w tym obszarze, jaki macie dostępny, fajnie jakbyście sobie wypracowali po prostu swoje jakieś zasady. Natomiast jeżeli komuś jest tak wygodniej, tylko właśnie tutaj, jaki to był skrót? Nigdy nie pamiętam. Window, Zoom, Sheet. Aha, tu mi coś nie działało wtedy, jak tak robiłem. No, nie, dobra, musimy sobie poradzić jakoś tak, bo coś mi nie działa powiększanie. Generalnie PHP Storm, nie wiem, czy dobrze widzicie, ale PHP Storm ma integrację zarówno i z GitLabem, i z GitHubem i można robić code review bezpośrednio z poziomu IDE. Polega to na tym, że po prostu wchodzimy w taki widok, może ja ten schowam, i mamy tutaj listę plików zmienionych, możemy sobie otworzyć taki plik, możemy tutaj po prostu komentować. Tutaj akurat jest GitLab, integracja GitLabowa obecnie nie wspiera chyba właśnie tych review całościowych. W przypadku GitHuba, jakbyśmy sobie tutaj zobaczyli, o, tutaj nawet mam już zapisany wcześniej draft jakiegoś komentarza i tak naprawdę tutaj jest, gdzieś tu powinien być guzik do wysłania tego review, teraz już nie mogę. Nie, albo tutaj jest, dziękuję. Close pull request. Dziwne. View timeline. To jest tylko comment, reply. Nie, ale to jest request. No kurde, głupi jestem, źle spojrzałem jakoś. Request review.
Ja powiem tak, nie tyle, że nie warto, tylko jako, że to, co przed chwilą powiedziałem, ja bardzo sobie cenię robienie review w formie tego batch, czyli robienie wielu komentarzy i wysyłanie za jednym zamachem, a integracja z GitLabem, z którego głównie korzystam, na razie tego nie wspiera, więc dla mnie ta integracja na tym etapie jest niepomocna, dlatego że nie wspiera po prostu flow, jaki ja preferuję, tak? Natomiast jak się pojawi już ta integracja kompletna i będzie można dodawać komentarze w formie review i wysyłać je za jednym zamachem, to ma to sens wtedy, dlatego że jest jedna duża zaleta robienia code review w IDE, dlatego że możemy sobie nawigować po tym kodzie, widać na przykład to samo, co byśmy robili podczas kodowania, to też możemy zwrócić na to uwagę. Zły kod się podkreśla, na przykład, nie wiem, nieużywane importy są wyszarzone i tak dalej, i tak dalej. Można to po prostu wyłapać lepiej niż bezpośrednio na GitLabie czy na GitHubie, który tego po prostu nam nie pokaże. O, ściemniło się. To znaczy, że trzeba kończyć. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą część techniczną, myślę. To temat jest bardzo szeroki. Jakby ktoś chciał pogadać, to oczywiście jestem dostępny. Natomiast wróćmy może jeszcze tylko na sekundę do prezentacji, dlatego że mogę tutaj kliknąć i zapytać, czy są pytania. Po prostu teraz, na bieżąco jeszcze, bo mamy jeszcze... Tak, mamy 10 minut teoretycznie, czy tam 5, więc ktoś może jeszcze coś zapytać. Jest, o, chyba jest boks. Hej, ja mam pytanie odnośnie tej funkcji, że tam możemy sobie znaczać pliki, które przeglądaliśmy już. A czy znasz jakieś narzędzie, żeby można było tylko same linie zaznaczać? Nie. Właśnie to jest minus. Niestety, jeżeli jest dużo zmian w jednym pliku, no to... Chcąc, nie chcąc, trzeba go przejrzeć w całości i oznaczyć go sobie jako przejrzany, bo nie da się oznaczyć przejrzenia tylko fragmentu. Więc no to ułatwia pilnowanie, natomiast wiadomo, w przypadku robienia rebase'ów i tak dalej, właśnie zmian w kodzie, to te pliki będą nam wracać, ale to jest akurat dobre po prostu, bo one powinny być dalej oznaczone jako przejrzane, do czasu, aż ten kod jest dokładnie ten sam, który wcześniej oznaczyliśmy jako przejrzany, tak? Jednego wam nie pokazałem w sumie, ale to mogę tylko powiedzieć w sumie. GitLab ma takie podejście rewizji. Tam każdy push to jest rewizja tego kodu w Merge Questie i można sobie wyświetlać, w sumie to mogę na szybko jeszcze chyba wrócić do tego. I to jest właśnie to, co widać tutaj. Tu można sobie sterować. Teraz to nie będzie dobrze widoczne, natomiast na tym timeline'ie głównym też widać te informacje o pushach. Każdy push tutaj jest widoczny na timeline'ie i jest też guzik compare with previous version i to przechodzi nam do widoku, który robi tylko diffa, na przykład od jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca. To jest bardzo też istotne w kontekście, w sumie mogę o tym powiedzieć wcześniej, że można po pierwsze przeglądać po commitach, tak? Jeżeli w Merge Questie jest wiele commitów, to można sobie każdy z osobna przeglądać. I to czasem też ma sens, dlatego że jeżeli ktoś lubi i robi tak, rozbija na atomowe commity z jakimiś opisami, to fajnie widać wtedy intencje, jakiś proces myślowy po prostu, który tam się odbywał. A jeżeli przeglądamy poprzez pełne show latest version, jeżeli właśnie są te pusze kolejne i kolejne, to można sobie sterować tymi wersjami tak, żeby przeglądać tylko na przykład zmiany, które doszły od naszego ostatniego code review, a na GitHubie to jest nawet prostsze o tyle, że jak jest widok diffa, to jeżeli robimy komuś code review jakby i właśnie i tutaj zrobimy, czy to approve, czy comment, czy tam request changes, to jest taki snapshot do tego punktu już zrobiłeś review i wtedy wystarczy tutaj z listy wybrać show changes since your last review. Teraz akurat to jest wyszerzone, ale generalnie to jest bardzo fajne, przydatne. Można sobie wyświetlić tylko te rzeczy, które są po prostu nowe od czasu, kiedy tutaj patrzyliśmy. Czy jeszcze jakieś pytania?
To pytanko ode mnie, takie bardziej nietechniczne. Jak pracujemy w zespole nad code review, to często jest tak, że zespół zakłada sobie, ok, muszą być na przykład dwa approvale. I z mojej perspektywy bardzo często jest tak, że jeden deweloper jest zajęty swoją pracą, drugi deweloper jest zajęty swoją pracą i bardzo często to code review jest strasznie wydłużane, mimo tego, że na przykład zmiana jest prosta. Jakie według ciebie są dobre praktyki tego, żeby tego uniknąć i żeby ten development był bardziej rapid niż slow? U nas jest to rozwiązane w ten sposób, że mamy domyślnie dwa approvale wymagane. 5 minut nam zostało, więc musimy kończyć. Mamy domyślnie dwa approvale wymagane, ale nie blokujemy możliwości zmiany ilości wymaganych approvali w momencie tworzenia czy edycji merge requestu. Po prostu ufamy sobie nawzajem i jeżeli ktoś dostarcza jakąś prostą zmianę, to może sobie zmienić approvala na jednego na przykład, albo na, wręcz na zero. Zobaczy, że pipeline przechodzi, wszystko jest zielone, to sobie sam podejmuje decyzję, że leci dalej. I myślę, że to jest zdrowe podejście, dużo lepsze niż sztywna zasada, że wymagane są dwa, bo wtedy rzeczywiście można się zablokować i utknąć. Cześć Grzesiek. Cześć. Słuchaj, tam mówiłeś o takim czymś, jak to było, że approvale, jak ktoś spuszuje nowy kod, to te approvale jakby wygasają. Ja bym powiedział tutaj, że to zależy, bo na przykład jeśli mamy duże repozytorium, jakiś monolit i pracuje dużo zespołu, to faktycznie ma to sens. Ale jak powiedziałbym, że jak zespół jest mały, na przykład ja pracuję w małym zespole, jest nas trzech, to taki jeden approval, który jest jakby dopniesz coś nowego i on nie znika, jest dobrą rzeczą, bo jeśli masz zaufanie do zespołu, i wiesz, że on nie zepsuje tego czym nie dorzuci jakiegoś złego kodu, nazwijmy to, to bardzo przyspiesza cały proces, nie? Zgadzam jakby, się. Wiesz, wypchania kodu na produkcję, nie? Tak. To jest to, o czym mówiłem, że zespoły muszą sobie to wypracować we własnym zakresie, te decyzje są do podjęcia, to nie jest złota zasada i sztywna reguła i po prostu trzeba się umówić na coś, nie? My akurat mamy umówione tak, że to kasujemy, natomiast staramy się, gdzie się da, używać właśnie tego rebase'owania od strony UI-a, żeby te się nie kasowały, approvale. Ale też ważna jest po prostu komunikacja. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo tam pokazywałeś... Bardzo musi być szybka, bo musimy kończyć. Dobra, tylko jedna rzecz chciałem jeszcze tu dodać do tego, co pokazałeś, bo w GitHubie, w UI jest taka fajna rzecz, że jak mamy ten plik Code Owners i na przykład jest PR-ka, która dotyka wiele zespołów, to można sobie włączyć widok, że widzisz tylko swoje pliki, w sensie te pod twoim ownershipem. Code Owners to jest też bardzo istotny temat, dzięki za poruszenie. Warto to definiować, dlatego że nawet po prostu widać wtedy w Merge Questie listę osób, do których teoretycznie można by się odezwać, czy dodać ich jako recenzentów, dlatego że plik należy do ich obszaru. Niestety nie ma już więcej czasu, ale odpowiem chętnie na kolejne pytania, jakby ktoś chciał. Natomiast dziękuję za uwagę. QR code prowadzi do tego Joined, gdzie można oceniać prezentację, także z góry dzięki, jeżeli się skusicie na wystawienie oceny i danie feedbacku. Dzięki, cześć.